Kim jest ten klejnot w koronie? Urocza Matylda, królowa Belgii. Rzadko kto wie, że ma ona polskie pochodzenie i po części jest Polką również. Niedawno świętowała 20-lecie związku z królem Belgii Filipem. No, królowa pojawiła się w salach wystawowych brukselskiego w sumie Expo na uroczystościach z okazji stulecia belgijskiej organizacji promującej prawa matek i dzieci. W sumie historia tak naprawdę tej organizacji One Fence sięga praktycznie 1919 roku, choć wówczas nosiła tak naprawdę ta organizacja inną nazwę, bo to było Biuro Pomocy Dzieciom. Oczywiście ten dokładnie w sumie 20 lat temu tak naprawdę, jeżeli by wziąć i mówić, bo 13 września 1999 roku rozpoczęła się w sumie droga Matyldy do tronu belgijskiego, zaręczyła się z obecnym królem Filipem I. Oczywiście ta wiadomość została podana przez dwór Belgii, była ona sporym zaskoczeniem ze względu na małą, znaną szerszej publiczności wybrankę, ponieważ Matylda Dudekem Daros nazwisko nosi po ojcu flamandzkim hrabim Patryku. Mamą Matyldy była właśnie Polka Anna Komorowska, ale to nie ta żona od Komorowskiego, jakby ktoś się pytał. Królowa Belgii jest oczywiście praprawnuczką księcia Adama Zygmunta Sapiehy i szybko tak naprawdę okazało się, że 26-letnia narzeczona, bo tyle wtedy lat miała, z zawodu logopedka, stała się w sumie ulubienicą zarówno mediów, jak i poddanych. W grudniu 1998 roku odbył się ślub Filipa i 40 tysięcy Belgów bodajże wzięło w ogóle udział w tym ślubie. On miał miejsce w brukselskiej katedrze. Oczywiście tłum wznosił okrzyki „Jesteś naszą księżną Dianą”. Dopiero jednak w 2013 roku Matylda została królową, kiedy na tron wstąpił jej mąż Filip po abdykacji ojca, króla Alberta II. Królewska para dochowała się w sumie czwórki dzieci. Najstarsza córka Elżbieta w październiku skończyła 18 lat. Oczywiście Matylda zdobyła sympatię Belgów swoim takim zbawiennym wpływem na męża, który był no, dosyć oryginalny. Hulaka, podobnie jak książę Monako. Filip uchodził przed ślubem za lekkiego ducha tak naprawdę. Krążyły plotki o tym, że jest biseksualny, że odwiedza nocne kluby w Brukseli, jak Fizgranie, gdzie w sumie stacjonowała jego jednostka, czy tak samo kiedyś była taka afera dosyć głośna, że w Egipcie, w Kairze zrobiono nalot na klub gejowski, no i problem był taki, że w tym klubie znaleziono właśnie księcia Filipa, no i po tym jak go tam znaleziono, to prezydent Egiptu odwołał w ogóle spotkania z królem Belgii. Filip miał oczywiście też serię romansów z różnymi arystokratkami, nie mógł się jednak zdecydować na jakiś trwały związek, choć tak naprawdę dobiegał już 40. No i wówczas na horyzoncie pojawiła się właśnie Matylda, partnerka młodsza od niego o 13 lat. Pierwszy raz spotkali się w 1996 roku na przyjęciu na rzecz dzieci z Europy Wschodniej. Ona była pogodna, poukładana. No i ta piękność stopiła serce w sumie tego belgijskiego następcy tronu. Drugi raz spotkali się troszeczkę w tragicznych okolicznościach, bo na pogrzebie siostry Matyldy, która zginęła w wypadku. Potem było oczywiście trzecie spotkanie i kolejne. Szybko, już po dwóch tygodniach, okazało się, że chcą być parą, stali się tak naprawdę nierozłączni. Matylda pomagała małżonkowi w przygotowaniach królewskich imprez i oczywiście towarzyszała w podróżach. Z czasem trochę go, tak naprawdę delikatnie mówiąc, przyćmiła. Zaczęła uchodzić za wzór elegancji. Tymczasem król Filip jest w sumie uznawany przez wielu Belgów za takiego sztywniaka, który słynie z wielu, wielu rozmaitych gaw. Jak już wspomniałem, matka Matyldy, Anna Komorowska, urodziła się w Białogardzie, choć mówi oczywiście piękną polszczyzną i dała dzieciom polskie imiona,
nie nauczyła dzieci ojczystej mowy żadnego, bo miała czwórkę dzieci, żadne nie mówi po polsku, więc Matylda również nie mówi po polsku. Belgijska królowa zna płynnie 5 języków, ale po polsku potrafi tak naprawdę powiedzieć kilka zdań. No, interesuje się jednak swoją pierwszą ojczyzną, kilka razy odwiedziła Polskę. Tymczasem sama stwierdziła, że jej serce bardziej bije do Flamandów i Walonów niż do Polski. Potrafiła załagodzić te podziały między tymi dwoma zwaśnionymi nacjami. Tak naprawdę prawdopodobnie dzięki swojej takiej wrodzonej skromności, żeby było ciekawiej, to w Belgii, która słynie z piw, właśnie na jej cześć powstało specjalne piwo, które nosi nazwę Princeskie. Jak ktoś będzie lubił piwa, polecam, żeby sobie tego piwa skosztował i pomyślał właśnie o królowej, która ma polskie korzenie.